Nazywam się François Rosset, urodziłem się w 1958 roku w Genewie. Właściwie całe dzieciństwo, okres szkolny, studia spędziłem w Szwajcarii. Potem przyjechałem do Polski na pół roku, zostałem 9 lat, to znaczy w czasie całego okresu stanu wojennego. No i teraz pracuję na Uniwersytecie w Lozannie, gdzie zajmuję się literaturą francuską. Jeszcze w dzieciństwie to dla nas bardzo kłopotliwym było pytanie, jak to jest być wnukiem Zofii Kossak. No, odpowiedź była zawsze ta sama. No, każdy ma babcię, wielu ma wspaniałą babcię. No i na tym polega być wnukiem Zofii Kossak, prawda? I tak to było odbierane w dzieciństwie. I myślę, że oczywiście potem w wieku dorosłym człowiek to sobie formułuje i jakoś to nadaje temu jakieś przesłanie. Matka była nauczycielką angielskiego w szkole średniej we Fryburgu. Sama miała też wakacje szkolne, więc właściwie spędzaliśmy, można powiedzieć, co roku prawie 2 miesiące w Górkach Wielkich na Śląsku Cieszyńskim u dziadków. Także to było takie coroczne, bardzo, no bardzo miłe spotkanie z dziadkami, ale w związku z tym moje wspomnienia są bardzo prywatne, bardzo rodzinne. I co prawda od czasu do czasu były takie znaki, które nam pokazywały, że to była niezwykła osoba, przynajmniej w odbiorze ogólnym. No, dla nas była oczywiście wyjątkowa, bo była naszą babcią, co było bardzo istotne i była rzeczywiście wspaniałą babcią. Ale dla nas to wystarczyło, to znaczy jaka była jej przeszłość, dlaczego ona była sławna, co ona w swoim życiu dokonywała, no to nas, można powiedzieć, zainteresowało dopiero później. Babcia miała takie przekonanie bardzo głębokie, wewnętrzne, że ważniejsi są Polacy i Polska niż ustrój panujący. Zawsze. Że to jest najważniejsze. I będąc na emigracji w Anglii, zresztą oczywiście niechcianej emigracji, to zawsze marzyła o tym, żeby móc wrócić do kraju, co zresztą powodowało, że miała bardzo duże trudności, żeby się dogadywać z częścią emigracji w Londynie, która absolutnie nie chciała w ogóle rozmawiać o jakimkolwiek kontakcie z Polską tamtego czasu, z państwem polskim tamtego czasu. Więc po odwilży 56 roku, właściwie zaraz po odwilży, można powiedzieć, dlatego że to już w lutym 57 roku dziadkowie wrócili do Polski, do warunków no, bardzo skromnych i bardzo takich, można powiedzieć, no, zamieszkali w domu służby byłego majątku i to jeszcze wcale nie było to oczywiste, że oni mogą tam mieszkać i mogą tam mieszkać sami. No ale w końcu do tego doszło. I teraz no, były różne epizody, gdzie dziadkowie się zastanawiali, czy będą mogli zostać w Polsce. Między innymi jak były obchody tysiąclecia Chrztu Polski, gdzie były interwencje policji i różne szykany i nawet represje wobec kościoła.
było aresztowanie prymasa Wyszyńskiego i tak dalej. Potem babcia podpisała list protestacyjny, z kolei w 1965 roku odmówiła nagrody państwowej pierwszego stopnia, którą miała dostać. I to wszystko powodowało, że właściwie dziadkowie byli może nie przekonani, ale bardzo się obawiali, że będą musieli po raz drugi opuścić Polskę. W dzieciństwie to mieliśmy regularnie wycieczki do Warszawy, gdzie matka i jej kuzyni, którzy mieszkali w Warszawie, nam pokazywali różne miejsca w Warszawie, gdzie się odbywały takie dramatyczne epizody w historii miasta, narodu, ale i również ich osobistej. Jako że no, mama i jej brat brali udział czynny w powstaniu, więc oczywiście pokazywała nam różne rzeczy, ale oczywiście dla nas to trudno było powiedzieć, żeby to naprawdę docierało. Trzeba pamiętać, że byliśmy wychowywani w kraju, gdzie nie było w otoczeniu kulturowym właściwie nie było obecności tematyki wojennej. No, a tym bardziej żadnej martyrologii, ani nic takiego, więc dla nas to, jako dzieci, to było bardzo takie inne, to był inny świat i rzeczywiście przy okazji tych różnych wizyt i tych różnych doświadczeń dowiadywaliśmy się o pewnych rzeczach, no i między innymi właśnie o działalności babci w czasie okupacji. To były osoby, które miały no, bardzo wyjątkowe doświadczenie życiowe, wyjątkowe też zdolności i siłę charakteru. Natomiast to były osoby, które pokazywały się zawsze właśnie jako osoby tu obecne teraz i w danym miejscu, a nie jako osoby, które noszą z sobą wielki wór przeszłości z całym bohaterstwem, z całą też z wszystkimi trudnościami życiowymi, które były z tym związane. I to była bardzo duża lekcja. I teraz właśnie patrząc wstecz, no, ta lekcja polega na tym, że właściwie to są osoby, które nam nie bezpośrednio, ale pośrednio przekazały to, że każdy zasługuje na zainteresowanie, każdy człowiek zasługuje na zainteresowanie i obowiązkiem każdego jest interesować się tą drugą osobą. Niezależnie od tego, kim się jest i czego się nie dokonało w życiu.